Znikają kolejne białe plamy z mapy lubuskich miejscowości, w których dostęp do szerokopasmowego internetu jest albo utrudniony, albo zupełnie niemożliwy. Właśnie zakończyła się realizacja części projektu Szerokopasmowe Lubuskie związana z budową tzw. węzła Dżonków-Sucha, gdzie oddano do użytku infrastrukturę służącą lepszemu przesyłowi danych. Jedną z ostatnich światłowodowych wiązek przygotowała osobiście marszałek Elżbieta Polak. Ten projekt daje dostęp dla 52 tysięcy mieszkańców regionu lubuskiego. 80% białych plam zniknie. To jest bardzo ważne, bo w innych regionach dopiero w tej chwili są prowadzone przetargi. Jesteśmy liderem w tym zakresie i to daje nam tego kopa cywilizacyjnego. Dzięki temu też mamy dynamikę wzrostu PKB, a to jest właśnie najważniejsze, żeby wykorzystywać nowoczesne technologie dla rozwoju gospodarczego. Szerokopasmowe Lubuskie to realizowany przez Zarząd Województwa ambitny projekt cyfryzacji regionu. Według jego autorów korzyści z tej inwestycji odczują mieszkańcy wielu lubuskich miejscowości, w których są problemy z dostępem do sieci, a także lubuska gospodarka. Ale przede wszystkim jest to możliwość tworzenia i kreowania działalności gospodarczej. Internet dzisiaj oprócz funkcji społecznej, socjalnej, media społeczne, media socjalne, tak jak powiedziałem, rozrywki, gry, filmy, przede wszystkim ma wartość transakcyjną. Można za pomocą internetu sprzedawać, kupować, można kreować wyniesione miejsca pracy. Jeżeli tej infrastruktury nie ma, tych możliwości również nigdy nie będzie. Otwarcie węzła Dżonków-Sucha było również okazją do zaprezentowania postępów w realizacji projektu Szerokopasmowe Lubuskie, którego wartość przekracza 150 milionów złotych. 1/3 tej kwoty pochodzi z lubuskiego regionalnego programu operacyjnego. Jako główny wskaźnik i dla nas najistotniejszy jest to, iż w wyniku realizacji projektu 52 tysiące osób uzyska dostęp do internetu. Oczywiście będzie jeszcze potrzebny operator ostatniej mili, który dostarczy do domu ten medium. No niemniej jednak 52 tysiące osób podłączonych do sieci, zakładamy, że będzie też sporo przedsiębiorstw, a więc dostęp do informacji, rozwój przedsiębiorczości to są te efekty, na które najbardziej liczymy. Województwo lubuskie jest krajowym liderem w zakresie budowania i modernizowania infrastruktury umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego internetu. 27 marca podczas gali Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów Elżbieta Polak odebrała prestiżową złotą antenę w kategorii Człowiek Roku za to, że jako pierwszy marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji. Dziś starania zarządu województwa w tym kierunku docenił wykonawca projektu firma Orange, która uhonorowała Elżbietę Polak specjalnym wyróżnieniem.